Witam ślicznie. Niedawno skontaktowałem się z infolinią firmy Samsung, ponieważ pomimo tego, że był technik, w pralce dalej występuje pukanie, nawet przy leciuśkim poruszaniu. Pralka przy obrotach czasami piszczy. Niestety tego nie łapie kamera. Zresztą to musi być obrót taki szybszy. Ale co największe, firma Samsung po prostu, jak się okazuje, chyba oszukuje klientów. Dlatego do rzeczy. Bęben pusty, zamykam, uruchamiam skalowanie, żeby się wykalibrowała garka. Tak. Oczywiście pralka stoi, mi to się pokaże, o, zupełnie stabilnie. To jest, pod tym jest beton. Wszystko jest stabilne. No, a szapeleczka się skalibruje. Zgodnie z instrukcją. Długo myślałem nad tym, no i pomyślałem, że skoro technik firmy Samsung chciał, bym wysłał mu film z usterki, to dlaczego w zasadzie nie mam go publicznie wrzucić? Niech też inni ludzie zobaczą, jak na aktualny stan pralka wygląda, jak Samsung robi pralki. A jeżeli coś się zmieni, no to pokażę. Jest, pralka się wykalibrowała, wyłączam. Włączam ją jeszcze raz. Jest. Ustawiamy sobie, bo to nas dotyczy, na wirowanie. Jest. I teraz mamy mieć 1200 obrotów. Prawda? Włączam play. Dobra. Pralka zaczęła swoje. Teraz my wchodzimy w menu serwisowe takie. Tu jest parę menu serwisowych. Ja pokazuję te z czujników. Mamy 12. I tutaj widzimy, ile obrotów jest obecnie na bębnie, a tu ile ma być. Patrzymy na to, ile jest. No musimy teraz jeszcze parę minut zaczekać, aż pralka zacznie ułożyć sobie pranie. O, dokładnie. I tu widzimy, tak sobie, że zbiornik mu widać. Tu widzimy, że wyświetla dokładnie tyle, ile jest. Przepraszam. I tu możemy sobie zobaczyć, że tu ma być 79 i jest 80,79. O, ma być 79, jest tyle. Także ten wyższy wskaźnik, ten na poziomie odpompowywania, pokazuje, ile naprawdę jest na czujniku, a ciemne kolory pokazuje w tym momencie, w trybie testowym, ile powinno być według elektroniki. Można ją podejrzeć. Ma być 40 i do góry rośnie. Tu też do góry rośnie. No dobrze, zostawmy to na chwilę w ten sposób. I zobaczymy zaraz ciekawą rzecz, bo spodziewam się, że jest zła kalibracja albo po prostu błąd tego czujnika. Ale nie. Okazuje się, że pralki firmy Samsung są celowo zrobione tak, że wirówka działa mniej, wolniej niż powinna działać. Jest to chyba po prostu dla pieniędzy, prawda? Dla pieniędzy, dla oszczędności, ale jest to wprowadzenie klienta w błąd. Nawet to się może być do sądu cywilnego. Każdy użytkownik takiej pralki może iść do sądu cywilnego i wygra sprawę sądową. Przyjdzie biegły sądowy i faktycznie potwierdzi, że pralka nie kręci tak szybko, jak powinna kręcić. Ale zaraz zobaczymy sobie dokładnie to na filmie, jak to wygląda. I tak mówię, na ten film bym w ogóle nie wpadł nawet. Nie mam do czasu, ale skutku nagrywam, to uznałem, no słuchajcie, czemu ja mam go tylko dać do firmy Samsung na maila? Przecież ja mogę dać im link i wrzucić to publicznie na YouTube'a. To jest totalnie, po prostu wpadł mi pomysł. Z początku dzwoniłem na infolinię drugi raz, myślałem, że uznają gwarancję, przyszedł nowy silnik, czy co trzeba wymienić i koniec.
Bo mówię, tutaj został wymieniony programator na nóweczkę w bodajże piątek czy czwartek, a dzisiaj mamy poniedziałek. No dobrze, mamy 800, powinno być 79, mamy dosyć identyczne wskazanie. 800 trzyma idealnie. Jeszcze Samsung zrobił taką funkcję, że można ich zweryfikować w dość szybki i łatwy sposób. I namawiam wszystkich, żeby też weryfikowali prędkości pralek. Jeżeli nie mają właściwych prędkości, tak jak powinny być, natychmiast dzwonić do infolinii Samsunga, zgłaszać ten problem. Niech Samsung wie, że nie jest jedna pralka. 1000 obrotów, a potem 999. No dobrze, to na razie wszystko się zgadza. Na razie wszystko jest ok. Czekamy na 1200. Czekamy na nasze 1200. Na razie jest wszystko super. Ale już za chwileczkę ona się rozkręci, jak uzna, że nic nie wibruje w środku, to ona się rozkręci do 1200, czy... Zaraz wszyscy zobaczycie, jak to wygląda. To wcale nie będzie 1200. Trochę zabraknie. O, rośnie. Tu jeszcze się upewnia. No i jest. 1150. No dobrze, to może czujnik źle liczy. Może z max silnika. Włączam sprawdzenie. Nie, ma być 1149. I pralka znakomicie trzyma parametry. Okej, wyłączamy to. Czyli brakuje 50 obrotów. Brakuje 50 obrotów. Teraz sobie zobaczymy. W tej sytuacji jeszcze jedną rzecz. Ile to jest tych 50 obrotów? Czy to jest dużo? Żeby to uzyskać, musimy wyjść z trybu. Jak wróciliśmy do normalnego typu pralki i przełączymy sobie na jakiś inny. Wiecie co? W ogóle wejdziemy sobie zaraz do menu serwisowego. Będzie szybciej, mi się wydaje. Tu klikamy. Oj, trochę im palców brakuje. Tak i tak. O, to mamy menu serwisowe. I teraz wchodzimy sobie w test. TST. Tu pompy wszystko wyłączę, zostawimy tylko to. No i teraz sobie wchodzę w tryb podglądowy. Sąd. Czujników. I wchodzę sobie znowu tu. Proszę. 50 obrotów to jest taka prędkość. Tak, żeby widać. Czyli tyle brakuje. To jest prędkość dość szybkiego obrotu prania, normalnego prania. To jest właśnie... Ma być 49, a jest 50. Mam nadzieję, że firma Samsung naprawi ten błąd. Wymieni jeszcze raz sterownik i silnik i wszystko tak, żeby było minimalnie 1200, tak jak powinno być. Bo po prostu tak tu pisze. No to jest pralka, która ma mieć 1200 obrotów. Nie była najdroższa, nie była najtańsza, ale jest to Samsung, która ma mieć 1200 obrotów. Nie ma tego. W związku z tym na chwilę obecną muszę stwierdzić, że Samsung oszukuje swoich klientów i daje im pralki, które nie wirują z tą prędkością,
która znamionowo ma być. Jeśli coś się zmieni, jeśli Samsung to naprawi, ustosunkuje się jakoś, dam wam wszystkim jeszcze znać na tym kanale. Dzięki, pozdrawiam.